Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jak widzicie, jestem za kierownicą, bo jadę właśnie do Sewilli. Do Sewilli jadę, ponieważ właśnie kończy się Wielki Post i wchodzimy w okres Wielkiego Tygodnia. I w całej Hiszpanii zaczynają się obchody tak zwanego Semana Santa. Dwa lata temu, kiedy szliśmy razem z Łukaszem Camino, właśnie w tym okresie wchodziliśmy do Santiago de Compostela i byliśmy świadkami obchodów Wielkiego Tygodnia, które bardzo różnią się od tych znanych nam z Polski. I wtedy zamarzyłam o tym, żeby pojechać do Sewilli, która słynie z tego, że to właśnie w tym mieście te obchody są takie największe, najbardziej doniosłe, z taką największą pompą. To na niej skupiają się oczy całej Hiszpanii, które podziwiają to, jak Sewilla świętuje. Więc w tym roku postanowiłam pojechać tam, żeby zobaczyć i przeżyć to wszystko. I zabieram tam również Was. Wspólnie będziemy próbować odkryć, czym jest Semana Santa, co oznacza dla Hiszpanów i co kryje się pod jej bogatą symboliką. W trakcie Semana Santa na ulice wielu hiszpańskich miast i miasteczek wychodzą procesje niosące święte figury. Znajdują się one na platformach, które nazywane są tronami, czyli po hiszpańsku paso. Za procesję odpowiadają bractwa. Ich członkowie tworzą uroczysty orszak i zakładają na siebie specjalne szaty, które symbolizują pokutę. Każda część ubioru ma swoje znaczenie. Na przykład stożkowe kaptury swoim kształtem wskazują na niebo, czyli miejsce, gdzie każdy wierzący pragnie udać się po śmierci. Jeden tron może ważyć nawet 2 tony i niesiony jest na barkach mężczyzn, również członków bractw. Nazywani są oni costaleros. Specjalne nakrycia głowy ułatwiają im dźwiganie ciężaru, który niosą głównie na barkach. Semana Santa zafascynowała mnie od momentu, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam procesję. I nie chodzi tutaj o aspekt religijny, a bardziej o emocje, które mi towarzyszyły, kiedy obserwowałam pochód. Było to zdziwienie, poruszenie, a także wzruszenie. Świadomość, że patrzę na uosobienie kultury. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, postanowiłam porozmawiać z moim znajomym Hiszpanem o imieniu Pablo. Pablo jest artystą i na co dzień mieszka w Sewilli. Zajmuje się odnawianiem materiałów i tekstyliów, najczęściej związanych z kościołem, ale nie tylko. W swojej pracowni na początku pokazał mi, nad czym aktualnie pracuje. Między innymi chorągiew z Kartageny, tkany obraz z 1852 roku, a także ornat pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku, na którym wciąż widać oryginalne szkice ołówkiem naniesione przez osobę, która go projektowała. Pablo jest miłośnikiem kultury i sztuki i jestem przekonana, że pomoże nam wszystkim lepiej zrozumieć, czym jest Semana Santa. Hola, Pablo. Hola, Kasia. Jest mi bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie na naszą wspólną rozmowę, że opowiesz mnie i moim widzom troszeczkę Semana Santa. Proszę, czy mógłbyś w kilku słowach przybliżyć nam historię tego święta? Mira, el origen de la Semana Santa no está del todo claro, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que las procesiones se hacían ya antes del cristianismo, porque se conoce que en Grecia y en Roma ya había procesiones con imágenes sagradas de los dioses griegos, romanos y demás. Entonces, el que hoy en día, en el año 2022, siga habiendo procesiones por la calle con imágenes sagradas, pues nos habla de nuestra cultura mediterránea y de la necesidad que tienen las personas de manifestar y de materializar, pues, su manera de entender la fe y de acercarse así a la divinidad.
Sabiendo esto, la Semana Santa, tal y como la conocemos nosotros hoy en día, parece ser que surge en torno a los siglos XV, mediados del XVI, con unos viacrucis que se hacían donde las personas se vestían de penitente, cargaban cruces de madera, se flagelaban la espalda, imitando a Cristo. Y parece ser que eso, con el paso del tiempo, es lo que deriva un poco los cortejos y la forma que conocemos hoy en día. Sí es verdad que a mediados del siglo XIX, concretamente en Sevilla, se asientan los duques de Montpensier, y con el romanticismo de la época, muchos extranjeros se asombran de los desfiles procesionales. Y entonces hay una preocupación muy grande por la estética. Y entonces es cuando se potencia la teatralidad que todavía hoy en día sigue habiendo en la calle, porque hoy en día, en el siglo XXI, estás viendo un teatro barroco en la calle. La Semana Santa la conforman las hermandades, que son asociaciones de hermanos, de devotos. Estas asociaciones son todas individuales, son independientes, pero evidentemente todas están vinculadas a la Iglesia Católica. Cada hermandad suele tener una imagen de Cristo y una imagen de la Virgen, cada una con un nombre diferente, por lo general. Y estas hermandades puede estar formada por cualquier persona. No hay distinción de sexo, de raza, de pensamiento político, de orientación sexual, de nada. Cualquier persona que quiera formar parte de esta asociación puede ir, se inscribe y forma parte de ella, formando parte de la Iglesia Católica. Claro, tiene que estar bautizado, pero es el único requisito. Es muy frecuente que en las hermandades haya herencias familiares. Si tu padre pertenece a una hermandad y tu madre pertenece a otra, pues que cuando tú naces te inscriben en esas hermandades desde pequeño, y así sucesivamente. Y entonces es una herencia que va desde los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, y así sucesivamente. Luego, por ejemplo, una vez que tú formas parte de la hermandad, tú tienes que pagar un dinero anual para mantener la corporación, para mantener todos los cultos que se hacen durante el año, para pagar los gastos de la salida procesional, las velas, las flores, el patrimonio, si hay que hacer obras de arte nuevas, si hay que restaurarlas, y también, muy importante, la obra social. Y, por ejemplo, la Hermandad de la Macarena recientemente ha construido un balcón llamado el Balcón de la Esperanza en el Hospital Virgen Macarena, para que los enfermos que están allí ingresados puedan salir al balcón y puedan con sus familias pues tomar el aire y despejarse un poco de tanto tiempo de hospital. De todas las hermandades que hay en Sevilla, hay algunas muy antiguas. Por ejemplo, la Hermandad de los Negritos se fundó en el año 1393 y hoy en día sigue en activo. La Hermandad de la Macarena, por ejemplo, es del año 1595. Hay hermandades con muchísimos siglos de historia que todavía en el siglo XXI siguen estando activas y siguen formando parte de la Semana Santa todos los años. Las hermandades no solo están en la Semana Santa. Todo el año hay actos, hay misas, hay eventos para la asistencia social, pero también durante todo el año se van trabajando en pequeños detalles de cara a la Semana Santa del año siguiente. Sí es cierto que una vez que pasa la Navidad ya empiezan, por ejemplo, los costaleros, que son las personas que se encargan de portar los tronos, empiezan los ensayos, las bandas de música,
Y ya cuando se va acercando la Semana Santa, con la Cuaresma, pues se preparan las velas, las flores, se preparan los pasos procesionales donde se colocan las imágenes y así es como se tiene todo a punto para el día que procesiona la hermandad. Czwartek w nocy i właśnie teraz zaczyna się jakby największa część obchodów Semana Santa. Noc z czwartek na piątek nazywana jest Madruga, co można przetłumaczyć jako świt. I właśnie dzisiaj w nocy wychodzą największe i najważniejsze procesje, między innymi Makarena, czyli figura Matki Bożej, która jest najbardziej znana i najbardziej czczona w Sewilli. Tutaj, jak widzicie, na ulicy zbierają się już tłumy ludzi, które chcą obserwować tę procesję w pierwszym rzędzie. I te tłumy zbierają się już półtorej godziny wcześniej. Także ci ludzie tutaj sobie siedzą, rozmawiają, jedzą. My idziemy natomiast do przyjaciół Pawła, którzy mieszkają naprzeciwko wyjścia Bazyliki Makareny. Także będziemy mieć primo miejscówkę, primo widok. I mam nadzieję, że uda mi się to wszystko uchwycić na kamerze dla Was. To, co wyróżnia tę procesję, to orszak Rzymian ubranych w piękne i dekoracyjne stroje. Maszerują oni tuż za tronem, przedstawiającym moment skazania Jezusa. Orszak Nazarenos, czyli osób ubranych w pokutnicze stroje, tego wieczoru składał się z prawie 4000 osób. W każdej procesji niesione są dwa trony. Pierwszy przedstawiający Jezusa, a drugi Maryję. Dlatego po przejściu pierwszego pasa ludzie pozostali na ulicy i w napięciu oczekiwali na pojawienie się Matki Bożej zwanej Makareną. Makarena jest ważną postacią nie tylko dla wierzących. Jest ona opiekunką miasta i ważnym symbolem dla jego mieszkańców. Wiele osób darzy ją autentyczną miłością i oddaniem. Pojawieniu się Makareny towarzyszą częste i gromkie brawa oraz okrzyki, które dosłownie można przetłumaczyć jako piękna. Desde muy antiguo, desde el siglo XV, XVI, en Sevilla ha habido muy buenos escultores, muy grandes artistas, ¿vale? Hombres y mujeres también, que hacían este tipo de imágenes. Para nosotros es muy común y es muy familiar ver estas obras de arte. Pero fuera de España, tú puedes ver, por ejemplo, una escultura de Juan de Mesa o de Juan Martínez Montañez o de La Roldana, que son artistas internacionales en museos. Pero nosotros aquí los tenemos en las iglesias y en Semana Santa pasan por las calles. Na ulicy są tłumy ludzi, wszyscy zmierzają do centrum. Tam, gdzie dzisiaj odbywać się będą procesy, jest gorąco, atmosfera jest podniosła, ludzie są elegancko ubrani. No czuć, że odbywa się tutaj święto. Ach, widzieliście te piękne kobiety, całe w czerni. To są takie właśnie ich tradycyjne stroje, oczywiście odzwierciedlające żałobę. Czas Wielkiego Postu dla wielu Hiszpan jest to czas pokuty, czas wyciszenia, czas, w którym właśnie chodzą na procesję, umartwiają się, ale wydaje mi się, że ta grupa jest w mniejszości, bo jednak jak obserwuję, co dzieje się na ulicach, to większość osób się uśmiecha i wykorzystuje ten czas na spotkania, na rozmowy, na to, żeby zjeść tapa albo wybrać się do restauracji, spotkać się z bliskimi. Na ulicach widoczni są zarówno starsi ludzie, całe rodziny, jak i takie malusieńkie dzieci. Widziałam kilka razy takie niemowlaczki noworodki, więc no całe te rodziny się spotykają, rozmawiają, spędzają wspólnie czas, no i głównie spotykają się przy jedzeniu. Niektórzy właśnie zabierają ze sobą jedzenie na ulicę i oczekując lub obserwując procesję, właśnie coś sobie podjadają, albo głównie w przerwach właśnie między przejściem procesji. Ale restauracje pękają w szwach i bardzo wiele z nich jest o wiele dłużej otwartych, ponieważ procesje idą właśnie późno w nocy, więc większość tych restauracji jest otwarta właśnie również do późnych godzin. Mira, indudablemente la Semana Santa
nuestra está relacionada con la religión, porque se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Andalucía, aunque ocurre en toda España, pero en Andalucía de una forma pues mucho más considerable, la Semana Santa quiere también un carácter muy popular. Tiene una parte donde el pueblo tiene una participación muy activa, y la forma de ser de las personas hace que la Semana Santa se celebre de una forma o de otra. No es lo mismo la Semana Santa en Andalucía que la Semana Santa en Castilla y León o en Galicia, no tiene nada que ver. Entonces, aquí, por ejemplo, en Andalucía, en Sevilla, cada persona tiene un concepto personal de la Semana Santa. Un sacerdote tendrá un concepto más espiritual, habrá personas que sin ser sacerdotes también lo tengan, pero hay personas que viven la Semana Santa pues como una tradición, como una herencia familiar, o que le guste la Semana Santa por la estética, por la parte artística, por la parte histórica. Hay personas que simplemente lo llevan viendo toda su vida y los días de Semana Santa salen a la calle, ven las procesiones y hasta el año que viene, no hay más nada. Y hay personas que forman parte activa de las hermandades y están todo el año trabajando para que cuando llegue la Semana Santa esté todo a punto. Pero cada persona, estoy convencido que si preguntas, cada uno te va a decir una cosa totalmente distinta de lo que significa para él la Semana Santa. Opowiadając wam historię o Semana Santa, muszę wspomnieć o jeszcze jednym ważnym elemencie. W trakcie procesji w Sewilli na balkonach niektórych domów pojawiają się kantorzy flamenco. Śpiewają oni a cappella, tradycyjne religijne pieśni na cześć świętych figur, zwane saetas. Wykonanie saetas jest żarliwe i porusza do głębi. Wróciłam już do Wana. Zakończyły się wszystkie procesje, kończy się przeżywanie Semana Santa i bardzo cieszę się, że mogliście tutaj być ze mną, że uczestniczyliście poniekąd w tych obchodach i jestem bardzo ciekawa tego, co o tym wszystkim myślicie. Czy Wy również poczuliście tę wyjątkową świąteczną atmosferę, która właśnie była widziana, była przeżywana na ulicach. To tyle na dziś. Ja kładę się spać, odpoczywam i żegnam się z Wami.